Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony IncaBlingWallBeard i mamy kolejną grę od widza, Sniper VS Thieves, czyli Snajperzy VS Złoczyńcy. Jest to gra polecona od naszego widza, od Soczka, z czego mu pozdrawiamy. Zobaczmy, o co chodzi tutaj ogólnie w tej grze. Take your sniper off and stop them. Dobra. Czyli będziemy na początku strzelać, dobra, jesteśmy snajperem. Będziemy strzelać do jakoby złodziei, tak? Dobra, zobaczmy, jak to wszystko działa nam tutaj. Zaraz wszystko obczajimy sobie powoli. W kościół. Dobra. No to wszystko jasne, obrobili bank, dobra. Nie mogą się dostać do samochodu. My będziemy do nich strzelać, dobra. To wszystko ogarnąłem, zrozumiałem już. Dobra. O, uciekł. Dobra, szukamy ich, gdzie oni są, dobra. Dobra, jeden jest. Tak. Gdzie jest reszta? Dobra, jest tutaj jeden. Nie wiem, jak go trafiłem, ale trafiłem, nie? I jest wszyscy. Easy, powiem wam, łatwo jest grać. Naprawdę łatwo. Myślałem, że będzie trudniej, ale jest dosyć łatwa, przyjemna gra. Dobra. Co dalej? Tak, dosyć długo się ładuje, wam powiem. No ale to nic. No, udało nam się ich zatrzymać. Tak, teraz gramy jako złodziej, tak? Możemy coś dodać. Aha, jakieś... Można rzucać snajpera jakoby, tak? Quip, dobra, wziąć. Dajemy go. Dobra. Gra jest oczywiście z online i tylko online. Z realnymi graczami tutaj, tak? No i wydaje mi się, że to jest też super rozwiązanie, żeby grać z realnymi graczami. Wydaje mi się, że jaki przestępcy, taki snajper ma szansę, bo przestępców jest czterech. Więc czego snajper nie skupi się na jednym z nich. Dlatego każdy ma szansę na ucieczkę, nie? Dobra, nie będziemy tego czytać, bo mi się zbytnio nie chce. Dobra, okej. Dobra. Tab and hold to taunt. Aha, dobra, przytrzymując robimy taunt. Czyli taki jakby... Naśmiewamy się z niego. Coś w tym stylu, że się z niego naśmiewamy, żeby go wyłudzić. Dobra, idziemy tutaj za to auto. Tak, gadają nam, żeby przeciągnąć, tak? Aha. Dobra, zrozumiałem, dobra. Możemy nawet minki robić, na przykład o takie, o, take. Fajne, nie? Rzucamy na przykład do niego butelkę, a nie, zamieniamy się w butelkę. Ta butelka nam jakoś pomoże? Znaczy butelka, beczka, dokładnie to beczka, nie? Może nas jakoś tam ochrania, nie wiem na ile. Możliwe, że nas ochrania faktycznie. Dobra, wyrzucimy tą butelkę, bo zbugowało się coś. Bo mnie zabili, nie wiem. Dziwne. Jak zbugowała mi się gra, dobra. Dobra, biegniemy tam szybko. Tutaj w niego, w naszego kolegę trafili. Mamy na szczęście z beczką. Mamy 8 sekund, dawaj. Biegnij. Nie może nas trafić, to nie zdążymy. Złapali nas. Bla. No okej. Gra jest niestabilna, możliwe, że dlatego są takie jakieś bugi malutkie. No ale cóż, no to jest do poprawki, do adminów i tak dalej, nie? Napisać w komentarzu, że po prostu coś nie działa tak, jak powinno. I wydaje mi się, że z biegiem czasu oni to poprawią. Dobra, kontynuujemy. Dobra. Super, jakiś challenge zrobiliśmy, dobra. Nikt
kierunku sobie nie będziemy zmieniać, bo to i tak gramy tylko raz, tylko jeden raz. Oczywiście jeśli chcecie pograć w tą jakże cudowną grę, jeśli wam się spodobało, no to oczywiście link macie w opisie pod tym filmem. Także wbijajcie, instalujcie i grajcie. Polecam, naprawdę polecam. Zagramy sobie jako snajper, jakoś jako snajper mi się bardziej podobało niż jako przestępca. Możemy wybrać. No jak widzicie, szuka nam graczy online. Gra jest całkowicie online. Dobra, dosyć długo szuka, no ale to wiadomo, no. Dobra, chyba jest. Tak, mamy czterech przestępców, których jakoby powinniśmy zlikwidować, nie? Dobra, więc zaczynamy sobie po kolei wszystkich tutaj. Port, dobra. Będziemy w porcie. Obrobili gdzieś tam bank, znaczy bank, magazyn jakiś chyba raczej w porcie, dobra. Pokazuje nas na samym początku, gdzie mniej więcej są schowani nasi złodzieje. A nie trafiłem w niego tak jak chciałem. Wow. Jak nas to trafi, to co będzie? Ej, no czekajcie zaraz, bo to coś leci w naszą stronę. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, nie ma tego już. Okej, łapmy tych złodziejaszków. Tak, tu jest jeden. No, ciężko, nie powiem. Tak, jednego trafiliśmy. To sobie zmniejszymy. Nie trafiliśmy. Ciężko jest, strasznie ciężko, nie powiem. Kurde, no. Ja piernicze, ale dymy, no. Bez jaj. Nie trafiliśmy, może jednego damy radę. Oj, go złapali. No ale trzech nam uciekło, także niedobrze. Aj, ciężko jest. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz sobie pograć. Zobaczmy może jeszcze na początku tutaj ogólnie, oprócz tego, że można sobie pograć, jakie tutaj dodatkowe ustawienia mamy. No niestety tylko jednego złapaliśmy, no to jasne. Level up, super. Zobaczmy, co tutaj oprócz tego mamy. Office. Maski mamy, różnego pewnie rodzaju maski. Można sobie odblokować, kupić. Tak, dalej. Tutaj jest, żeby się cofnąć. Dobra, zasłoniłem sobie tym. Zmienić można sobie nazwę. Reszta wszystko coming soon, czyli wkrótce będzie. Black Market. To są jakieś itemki. Nie wiem do czego. Tak, jakiś challenge, nie wiadomo co. To jest złodziej, raczej złodziej. To jest nawet kluczy można w sensie użyć. Jak na przykład was zatrzymają, to można kluczy użyć. Dobra, pogramy jeszcze raz sobie jako złodziej. Znaczy jako... a nie mamy tych, dobra. Co tutaj mamy jeszcze? Jakąś muzykę. No tutaj macie wszystko napisane i sobie to po prostu dam, żeby mi było tutaj. I coś jeszcze, jakiś spadochron chyba. Dobra. Tak. Amogarec, okej, okay, dobra, lecimy jeszcze raz. Jeszcze raz ze snajper, jako snajper. Spróbujmy tym razem coś ogarnąć normalnie. Tak. Dosyć długo się ładuje, nie powiem. Farma, tak? Dobra, możemy być też na farmie, chociaż nie wiem co tam kraść na tej farmie, ale okej. Może tam jakiś też jakiś... bogata chata, dobra, jesteśmy tam w chacie tej. Tak, mamy cztery cele. Dobra, szukamy ich. Tak, jeden dostał. Nie trafiliśmy. Ciężko jest, bo trzeba się skupić na wszystkich, nie? Jeden jest. Tutaj jeszcze jeden jest. Ale ten jest jakiś przykokszony gościu, nie?
jeden. Fajny. Tutaj jest najbliżej, tam jest dalej jeszcze jeden. Ale najpierw sobie tego myślę, że weźmiemy. Uciekł. Ciężko było go złapać, on jakoś nie wiadomo jak skakał dziwnie. Dawaj, przeładuj. Nie musisz przeładowywać, okej. Okay. Myślałem, że musimy przeładować. Oj, ładuj, 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 ładuj. Nie, włączymy sobie to, zobaczymy co to dzieje, co to robi. Mocny. Jak zaraz go złapią, jeśli nie zdąży. Ty jeszcze zdąży. Jaki cyrk zdążył. Kurczę, dobra. Dwóch zabiliśmy i a dwóch nam uciekło. Minuta 08, zrobiliśmy to. Minutę 08. Łatwo nie jest, wam powiem. Ale bardzo powiem wam, przyjemna gierka. Niby ich zabiliśmy, a tak naprawdę siedzą tutaj. To co? To pograjmy jako złodziej w sumie, nie? Tutaj mamy jakieś serce, to jest chyba jako apteczka. Tutaj coś mamy, beczkę. Beczka jest słaba jakaś, nie wiem co w niej w ogóle chodzi. Dobra, lecimy jako złodziej. Dobra, jak na razie jesteśmy sami. Czekamy na resztę. Dobra, jest jeszcze jeden. Jest snajper już. Dobra, jest nas czterech. Lecimy w kominiarkach, w garniturkach. Fajna, śmieszna gierka, super. Na pewno jeszcze sobie kiedyś w nią pogram, nie powiem. Znowu port. Na pewno sobie w nią kiedyś jeszcze pogram, bo jest naprawdę fajna, ciekawa. I wciągająca, powiem, naprawdę jest wciągająca. Dobra, tak, my jesteśmy tutaj. Lecimy tutaj. Tak. Będziemy słyszeć. Dobra, jest wystrzały, lecimy. Tak. On jest tam, tak? Potrzebujemy za to się schować. Tak, szybko. Super. Mamy apteczkę i mamy tą beczkę, tak? Nie będziemy tego ani tego, ani tego używać. Dobra, poszedł strzał. To lecimy. Dobra. Tak. Będziemy słyszeć strzał, to od razu się zwiniemy. Dobra, lecimy. Dobra, jest super. A gdzie jest ten wóz tak ogólnie, bo ja nie wiem. Dobra, lecimy tutaj powoli. Dobra, szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj. Zmęczyliśmy się. Ale chyba zdążymy, nie? Zdążyliśmy, jest. Okej. W ostatnim momencie, zobaczcie, tamten już był przy wodzie, ale nie zdążył. 4425, super. Ładowanie. Jako jedyni uciekliśmy. Resztę jeden zabity, drugi dwójka zestrzelona. Także spoko, także my jedyni uciekliśmy. Coś tam nam się podblokowywało. No to pójdziemy sobie, później sobie to posprawdzam. I to było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie filmik, co o nim sądzicie, czy wam się podobał ogólnie, jak wszystko wyszło. A jeśli jesteś nowym widzem i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to nie zapomnij dać suba. Kliknij ikonkę dzwoneczka, żebyś wiedział, że zrobimy już nowy film i że możesz go pooglądać. No, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, życzę wam miłego i udanego dnia. Cześć!